Dzień dobry. Chciałem streścić nasze ostatnie spotkanie jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy, a właściwie jego część, kiedy tę, w której rozmawialiśmy i obserwowaliśmy konwekcję w wodzie. Przypominam, to było istotne, żeby zrozumieć tę magiczną plazmową kulę i ruch tych takich promieni. One nie były nieruchome, unosiły się do góry, no i właśnie powodem tego była konwekcja, a ta magiczna plazmowa kula miała nam przybliżyć pole elektryczne, wyobrażenie pola elektrycznego wokół ładunku. No więc konwekcja to jest w skrócie makroskopowy ruch materii w gazie lub w cieczy wywołany różnicą temperatur. No i doświadczenie, które żeśmy sobie przygotowali, polegało na tym, że w naczyniu z wodą, nawet miało podobny prostokątny kształt, na dole ja umieściłem pipetą taką dużą kroplę barwnika spożywczego. Oczywiście to się nie dało tak dokładnie zrobić. Ten barwnik spożywczy też trochę unosił się tutaj powyżej, zabrudził tę wodę. No i następnie pod ten... Wsunąłem pod spód kubek z gorącą wodą. Wsunąłem pod spód kubek z gorącą wodą i powolutku ta gorąca woda w kubku nagrzewała najpierw dno tego naczynia, a potem wodę, która znajdowała się bezpośrednio tutaj nad tym dnem, nad tym kubkiem. I obserwowaliśmy, że ta woda ciepła zaczyna unosić się do góry razem z tym gorącym barwnikiem. No i widać to tutaj na filmie. Ja spróbuję też puścić w ten sposób. Zobaczymy, czy da się to tak zobaczyć. Tak. Więc... Musimy to chyba przesunąć i teraz się da. Widać, jak tutaj jest analogiczna sytuacja. Widać ten gorący kubek z wodą, kubek z gorącą wodą. Widać, jak do góry unosi się barwnik razem z wodą. To jest jeszcze ładne zdjęcie od góry. Link do tego filmu ja wam oczywiście zostawię, jest w tablicy, ale oprócz tego zostawię wam w materiałach do pracy domowej. No więc to chyba trzeba, tu bardzo ładne jeszcze nagranie, kilka razy szybciej, tak przyspieszone. No dobrze, wracamy na naszą tablicę. No i konwekcja oczywiście to jest zjawisko, z którym spotykamy się bardzo często na co dzień. No jeśli kiedykolwiek was zastanawiało na przykład, dlaczego w pokoju, w którym na jednej ścianie jest kaloryfer, po pewnym czasie jest ciepło w całej przestrzeni. No właśnie z powodu konwekcji, tak? Gorące, nagrzane przez kaloryfer powietrze wznosi się do góry, a na jego miejsce napływa chłodne powietrze z dalszych części pokoju, które się nagrzewa, wznosi do góry, no i taki ruch, prąd konwekcyjny miesza powietrze w pokoju, aż do momentu, w którym całe mniej więcej nie będzie... Temperatura się nie wyrówna. Podobnie mamy tutaj do czynienia z konwekcją przy gotowaniu wody. I to pewnie nieraz gotując zupę widzieliście takie zjawisko. Nie wiem, krupniczek na przykład, do którego wrzuca się drobną kaszkę. Widać wyraźnie, te cząsteczki kaszy poruszają się góra, dół, góra, dół, tak mieszają, coś miesza w tej zupie. No tutaj akurat
Tutaj akurat mamy sytuację taką, że na gazie stoi czajnik. Można sobie też wyobrazić, że to jest czajnik bezprzewodowy, który tu na dole jest po prostu grzałka. Gorąca woda wznosi się do góry, a na jej miejsce napływa chłodna. Gorąca woda też chłodzi się tutaj na powierzchni czajnika. W ten sposób dochodzi do podgrzewania, po pewnym czasie podgrzania wody w całym czajniku. No i tu jest oczywiście jeszcze jeden przykład interesujący, mianowicie bryza. Bryza rano po wschodzie słońca, ląd nagrzewa się szybciej niż woda. No i w związku z tym ciepłe powietrze z nad lądu wznosi się do góry, a na jego miejsce napływa chłodne powietrze z nad wody. Ciepłe powietrze z nad lądu, wznosząc się, chłodzi się następnie w wyższych warstwach atmosfery. No i po wschodzie słońca bryza wieje z nad morza. Natomiast po zachodzie słońca sytuacja jest odwrotna. Woda chłodzi się, stygnie znacznie wolniej niż ląd, więc ląd staje się chłodniejszy. No i ciepłe powietrze wznosi się nad wodą, a na jego miejsce spływa chłodne powietrze z nadlądu. No i bryza nocna czy wieczorna wieje od lądu w stronę morza. To dla ewentualnych piratów bardzo ważna informacja. A tak na ląd należy planować właśnie tuż przed zachodem słońca, żeby potem można było z tą bryzą lądową bezpiecznie odpłynąć z wiatrem. No i w końcu Fąfel, gdzie tu przychodzisz? No, kot wszedł, będzie przeszkadzał. No i w końcu chcę jeszcze pokazać jedno zjawisko, które też oglądaliśmy, mianowicie tak zwane komórki konwekcyjne Benara, które powstają, które można zaobserwować na powierzchni cieczy o odpowiednich parametrach i o bardzo niewielkiej głębokości. To na szkole oglądaliśmy to na przykładzie oleju silikonowego zmieszanego z opiłkami, czy tam z pyłem aluminiowym. No i tu widzimy takie doświadczenie na YouTubie. Garnek, na dnie garnka właśnie ten olej silikonowy. Pod spodem ten garnek jest podgrzewany, no i będzie widać formowanie się tych komórek. Widać tutaj, one już się formują coraz wyraźniej. Te ciemne punkty w środku każdej komórki odpowiadają, to są miejsca, w którym ciecz unosi się do góry. Natomiast na granicach pomiędzy komórkami ona opada na dół po tym, jak ochłodzi się na powierzchni, opada na dół. No, jasne jest, że coś takiego musi się zdarzyć, dlatego że nie może cała ciecz unieść się do góry, bo część z niej, ta chłodna, musi opaść na dół, więc no, akurat rozwiązaniem równań fizyki matematycznej, które opisują takie zjawisko transportu ciepła, są właśnie te komórki Rayleigha-Benara. No i ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest to zdjęcie Słońca, na którym także widać, to jest zdjęcie powierzchni Słońca wykonane w dużej rozdzielczości odpowiednim teleskopem. No i na tym zdjęciu także widać komórki konwekcyjne. Tam w podpisie do tego zdjęcia jest napisane, że każda z tych komórek ma rozmiar mniej więcej stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo.